jedziemy do Szwecji. Płyniemy do Szwecji. Płyniemy do Szwecji, ale tylko na chwilę, zjeść obiad. Coś zjeść i wrócimy. Mamy, za chwilkę mamy prom do Szwecji. Tak. Na obiad będzie hot dogs Ikei. Dobra, poszukamy w Szwecji Ikei. Płyniemy promem z duńskiego Helsingoru do szwedzkiego Helsingborgu. Bułka z masłem. Prawie jak pociągiem metra w Londynie. Co chwilę odpływa prom, a kupno biletu odbywa się w automatach biletowych na terenie terminalu. Wszystko jest zautomatyzowane, a płatności odbywają się tylko kartą. Cena przejazdu naszej rodziny, dwoje dorosłych i dwoje dzieci, w dwie strony wyniosła 336 duńskich koron. To jakieś 40 funtów szterlingów. No trochę jednak drożej niż londyńskie metro, ale warto. Po dwóch dniach w Danii postanowiliśmy jechać do Szwecji. No zobaczymy jak tam jest, czy się różni. Problem, że nie mamy żadnych ID, paszportów, nic, ale o ile sobie przypominam, to w zasadzie nikt tego nie sprawdza, także spoko. No nie wiem, bilet kupiliśmy, więc szkoda by było, żeby przepadło. Mhm. No. Zobaczymy. Tu kolejeczka takich jak my. Także zaraz będziemy w Szwecji. Od razu mi się przypomniał film Prom do Szwecji. Trzymajcie kciuki. Nie, to był ostatni prom. Tak bardzo marzycie o tym, żeby stąd zwiać. To po co się w to bawicie? Muszę pożegnać się z bratem. Taka arka się zrobiła. To byłoby dla niej jak dożywocie, gdybym został tu z tobą. Jakbym to jej wytłumaczył? Kapitanie, weźmie pan na pokład jeszcze jednego pasażera. Kultowy film Waldemara Krzyska. Aha, to nie, to całe szczęście to nie jest ostatni prom. Tak. Nie płyniemy ostatni prom. Tutaj przepłynięcie z Danii do Szwecji robiłem to 1000 razy. No ale 30 lat temu, po raz pierwszy 30 lat, ale w sumie nic się nie zmieniło. To takie proste przejście, wiecie. Już wtedy, kiedy Szwecja chyba dopiero dołączała do Unii Europejskiej, nie były wymagane żadne kontrole. Tu się normalnie przechodzi jak przez most na drugą stronę Tamizy, także to jest bardzo, bardzo fajne. I a Monika pierwsze pytanie miała tak, a mamy paszporty, a jak nas zatrzymają? Nie, jesteśmy w cywilizowanej Europie, w Danii, a za chwilę będziemy w Szwecji i nie potrzebujemy paszportów, żeby się tutaj przemieszczać. Nie jesteśmy na granicy brytyjsko-europejskiej. To jest prawie jak z Polski do Czech. Prawie jak z Polski do Czech. Tylko po drugiej stronie nikt nie mówi po czesku. A tam, nie wiem czy widzicie, na wprost jest zamek Kronborg. Zamek Hamleta, będziemy go widzieć lepiej z promu. A także ta wieża, ta na wprost, to jest Tower Hamlets. Monika i dzieci pierwszy raz do Szwecji. A ja miałem w swoim życiu taki epizod. Pracowałem jako ochrona na promie z Gdańska do Nynäshamn w Szwecji. Także Szwecja jest moją trzecią ojczyzną. A po Polsce, Wielkiej Brytanii, a może czwartą, bo jeszcze Danię bardzo lubię i mieszkałem tutaj jakiś czas. No, jesteśmy na dziobie promu, który zawiezie nas do Szwecji. No, trochę wieje wiaterek, ale jest ciepło. No i to jest chyba najlepsze miejsce do obserwowania słynnego zamku Hamleta Kronborg. Stąd lepiej widać niż nawet jak jesteś na miejscu, bo stąd widać jaki duży jest ten zamek. A jak stoisz pod murami, to byś tak nie czuje. Popatrzcie. A teraz jesteśmy na tak zwanym sądzie, to jest taka cieśnina. W tamtą stronę wypływa się na Morze Północne, a tam jakbyśmy płynęli prosto, to byśmy dopłynęli do Gdyni. Tam za nami Helsingur w Danii. Jak Szwedzi mówią, Dania usrana z ptasich kup, ale nie traktujcie tego poważnie.
A tu, jak się obrócimy, za nami Szwecja. Jak sami Szwedzi mówią, wykuta z granitu. Dystans pomiędzy Szwecją i Danią w tym miejscu nie jest duży. Wynosi zaledwie 4,5 km. Dzięki temu podróż nie jest długotrwała. Zdecydowaliśmy się popłynąć do Szwecji, bo tam jest podobno taniej i zjemy sobie obiad. Szwedzkie kulki mięsne. Oczywiście jak doliczysz bilety tam i z powrotem, no to nie wychodzi taniej. No ale dzieci chciały zobaczyć Szwecję. To jedziemy. W Danii wsiadaliśmy na prom na duńskiej wyspie Zelandii, na której znajduje się także stolica Królestwa Kopenhaga. Po szwedzkiej stronie dobijamy do brzegu na półwyspie Skania. Podróż promem pomiędzy Danią i Szwecją zajmuje w tym miejscu dość mało czasu. Trasa wodna jest bardzo ruchliwa, bo z północy na południe przebiega najkrótsze połączenie pomiędzy dwoma krajami skandynawskimi, czyli Szwecją i Danią. A dodatkowo na linii wschód-zachód odbywa się cały ruch morski pomiędzy portami Morza Bałtyckiego, a pozostałymi portami na wszystkich morzach i oceanach świata. Szwedzkie miasto Helsingborg zostało założone pod koniec IX wieku naszej ery i jest jednym z najstarszych miast w Królestwie Szwecji. Ale mimo tego przybywający do Helsingborgu drogą morską witany jest przez współczesne budynki, które emanują elegancją, nowoczesnością, tak charakterystyczną dla Skandynawii. Oczami wyobraźni widzieliśmy wnętrza mieszkań z całą pewnością umeblowane w ikeowskim stylu. Pani faceta z wózkiem z alkoholem jeżdżą do Szwecji, jest dużo droższy, Cała przeprawa zajęła około 20 minut. Także po 20 minutach zdań jesteśmy w Szwecji. Niby Skandynawia jest taka bardzo ujednolicona, jednak jest różnica, nawet jak wpływamy z Helsingoru, takiego, jakby to powiedzieć, takiej w sumie większej wioski rybackiej, mimo obecności pięknego zamku do Helsingborgu, to Helsingborg wydaje się być już takim dużym miastem. Witają nas, no powiedzmy, może nie wieżowce, ale takie wysokie budynki, które robią bardzo dobre wrażenie, bardzo pozytywne wrażenie. Jak to powiedziała Monika, na bogato. Fajny był, bardzo szybki, ale nie wiem, nie czuję się, że jestem w jakimś innym kraju. Ale rzeczywiście ludzie tam jeżdżą z takimi, przechodzą jak mruki w Czechach do Polski, z Czech do Polski, bo alkohol sobie kupują w Danii i w Szwecji go konsumują. No właśnie, ktoś by pomyślał, że Duńczycy mają lepsze piwo. Nie. To tańsze, prawda, ale mają przede wszystkim tańsze piwo. Dlatego tacy panowie z wózeczkami. Ale to są bary i to są bardzo dobrze zaopatrzone na tym promie bary i restauracje. I widziałam, że sobie ludzie po prostu przychodzą tutaj i pływają z jednego na drugi brzeg i siedzą sobie, imprezują. To jest opłacalne bardziej. Tak, a tutaj jak idziemy, tutaj obok nas już stoją następni chętni, którzy doszli do wniosku, że napiliby się. Nie, no, grilla, grilla robią w ogródku i potrzebny alkohol. Tak, także my za chwilę, po obiedzie będziemy też w tej kolejce. Musimy się śpieszyć, bo mamy parking tylko na 3 godziny, a także zaraz musimy wracać do Danii. Tutaj kontrola graniczna, która w praktyce nie ma jej. Wchodzimy do Szwecji. Ktoś, kto nie jest obywatelem Unii Europejskiej, idzie tam, ale takich tutaj nie ma. A obywatele Unii Europejskiej tutaj, czyli jak widać, nie było Anglików na promie dzisiaj. Jak najłatwiej odróżnić Szweda od Duńczyka na promie? To proste. Szwed ciągnie ze sobą wózek z piwem. Alkohol jest w Szwecji bardzo, bardzo drogi.
Helsingborg, mimo że nie jest wielkim miastem, może się pochwalić kilkoma fajnymi perełkami wartymi zobaczenia. Nie mieliśmy czasu zwiedzić wszystkiego, ale to, co zobaczyliśmy, warte jest naprawdę pokazania i czyni z tego miasta fajny punkt na mapie turystycznej Europy. W Helsingborgu jest podobno najpiękniejszy ratusz w Szwecji. Neogotycka budowla bardziej niż siedzibę burmistrza przypomina zamek z kreskówki. Tylko szwedzkie flagi odróżniały ratusz od architektury z Disneylandu. Osobiście przypomina mi też trochę budowlę z klocków Lego. Może to bliskość Danii, ojczyzny Lego, zainspirowała architekta. Pomnik Magnusa Stenbocka to postać szwedzkiego szlachcica z XVI wieku, który zapisał się także w historii Polski. Pan Magnus uczestniczył w potopie szwedzkim. Był generalnym komisarzem wojennym odpowiedzialnym za ściąganie kontrybucji od ludności, w czym podobno był bardzo skuteczny. Pełnił tę funkcję w Polsce mniej więcej kilka lat po roku 1670. Źródła nie podają, czy znał osobiście się z Janem Pawłem. Jakby ktoś informacje o Szwecji czerpał tylko z prawicowych mediów w Polsce, mógłby się spodziewać wojny gangów i oddziałów policji broniących bezbronnych Szwedów przed uchodźcami. Na szczęście nic takiego tutaj nie zobaczyliśmy. Nie tylko nie było zamieszek, ale także nie było widocznych uchodźców, ani nawet policji. Jak mówi klasyk... Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Dawid z głową Goliata. Rzeźba. To kolejna perła w koronie szwedzkiej kultury, która znajduje się na środku placu Strojet w Helsingborgu. Wszyscy pewnie znają Dawida Michała Anioła, jedną z najsłynniejszych rzeźb świata, która znajduje się w galerii we Florencji. Dawid z Helsingborgu jest inny. To barbarzyńca z wielkim mieczem trzymającym stopę na odciętej głowie swojego wroga. Szwedzki Dawid od swojego włoskiego brata różni się wszystkim. Myślę, że jest bardziej męski, bardziej zwycięski i zamiast procy przerzuconej przez ramię ma wielki miecz. Teraz Traporna. To zabytkowe schody tarasowe łączące Strojet, najstarszy plac miejski w Helsingborgu, z zamkową wieżą. W konstrukcji znajduje się fontanna, bezpośrednio nad schodami znajduje się park. Ze szczytu schodów rozciąga się przepiękny widok na miasto i sąd. Oczywiście widać także znajdującą się zaledwie 4 km stąd Danię i Helsingborg. To przypomniało nam, że powinniśmy już wracać. No i po kilku godzinach w Szwecji wracamy z powrotem do Danii. Jest zdecydowanie mniej ludzi. Zgadnijcie czemu. Czyżby... Sklepy się zamykają. No właśnie, sklepy monopolowe w Danii już są zamknięte, więc coraz mniej Szwedów jeździ do Danii. Także... I mi to wiary, ja wam powiem tak. Ja po prostu jestem... Jeśli narzekacie w Polsce, ludzie, na niedziele niehandlowe, to przyjedźcie i mieszkajcie w Szwecji albo w Danii. O 17 już nic nie kupicie nigdzie. I zjeść w restauracji też nie. No. Alkoholu się można napić, ale to za drogi jest w Szwecji. Butelka wina 50 funtów. Tak, 250 zł w przeliczeniu na polskie butelka wina w restauracji, więc piliśmy mineralną. Także, no teraz wracamy do Danii, gdzie alkohol jest tańszy, netto jest do 22. Także... Tak to bywa w takich krajach skandynawskich. Ruch kończy się o godzinie 16-17. Powrotna droga do Danii minęła nam migusiem. Po chwili prom przybił do nabrzeża w Helsingorze i zeszliśmy na ląd. Przyznam się szczerze, że mam o wiele więcej sentymentu do Danii.
ludzi na promie o tej porze było znacznie mniej. No i oczywiście wracający mieli puste ręce. Dania wydaje się jednak bardziej interesująca od Szwecji, mimo że oczywiście będąc na Zelandii warto na chwilę wpaść na Skanie, chociażby po to, żeby się osobiście przekonać, gdzie jest fajniej. Lajkować i subskrybować. No i chciałem powiedzieć, że... No to Monia, powiedz. Nie, no już jesteśmy teraz w Danii. Dopiero co byliśmy w Szwecji, w Danii, bez żadnych paszportów, bez żadnej kontroli. I tak sobie właśnie idę i myślę i przeklinam pod nosem, że dupy dała Wielka Brytania z tym Brexitem. Oj, strasznego. I to jest właśnie tak, konserwatyści, prawicowcy dojdą do władzy, to jest taka dupa, jakiś wariat się znajdzie, co... Ale to nie każdy prawica jest taka, no ale w każdym razie faktem jest, że... W Polsce to jeszcze gorzej, bo tam Kościół jeszcze wspólnie z prawicą. Faktem jest, że po prostu gdyby taka relacja jak między Wielką Brytanią... Była z Francją. Znaczy jakby z Francją i Wielka Brytania miały takie połączenia jak Szwecja z Danią, to byłoby dużo lepiej. No, dużo lepiej by było. Także jest to taka wygoda, nam tego tak trochę brakuje, wiesz, bo jak jedziesz gdzieś... Z Wielkiej Brytanii musisz myśleć o paszporcie, o kontroli, o tej stracie czasu. Za stratą czasu idzie strata kasy, tak? To bez sensu. Ale tak tutaj jak wylądowaliśmy w Kopenhadze i poszliśmy na kontrolę, to poszliśmy do krótszej kolejki. Dla Unii Europejskiej, tak. Bo nie ma kontroli żadnej dla Unii Europejskiej, bo z polskim paszportem. A wszyscy Brytole szli na kontrolę. Także no, macie za swoje. Razem z ruskimi. Tak. Amerykanami, Australijczykami. A ja sobie tutaj popatrzę, co ja niosę. Tak, mamy winkę. Okazuje się, że na promie jest jeszcze taniej niż w Danii, jeśli chodzi o alkohol. No. Skupiliśmy, bo dzisiaj wieczorem będziemy się spotykać prawdopodobnie z moim kolegą z akademika, z którym mieszkałem przez rok w pokoju, z Georgem. Także zostańcie z nami. No ale dodam, że trzeba przyznać, że po stronie czeskiej, jak się to... Nie czeskiej. Jezu, sorry. Szwedzkiej. Jak się dopływa, to jest większy wypas. Jest to ten... Sztywniej. No sztywniej, ale jest tak na bogato bardziej, aha, powiedziałabym. Większe miasto jest tak samo, jak się dopływa tam, niż... Ale wiesz, ja miałem też takie wrażenie, że Helsingborg wygląda na większe miasto i takie czystsze niż Kopenhaga nawet, no. Mimo, że Kopenhaga obiektywnie jest na pewno większa. Po prostu Duńczycy są dużo bardziej wyluzowani niż Szwedzi. Ale wydawało mi się, że w ogóle, że Kopenhaga jest czystsza niż na to wygląda, to nie jest takim bardzo czystym miastem, nie? No tak, nie. No dobra. To dobra, idziemy, zobaczymy, czy jeszcze nasz samochód stoi. I czy nie dostaliśmy mandatu za parkowanie. No tak, wróciliśmy do miasteczka, mandatu nie widać. No ale to jest takie dwa światy, nie? No tak dwa światy. Tak blisko siebie, a takie różne. Tak, patrzcie, Helsingor jest dużo taki... Ale w sumie tak mniejszy taki. I Czechy, nie? Też niby tak blisko siebie, a różne w ogóle, totalnie mentalni inni ludzie i w ogóle inaczej wyglądające kraje. No, dobra, teraz przed nami godzinka powrotu najładniejszą drogą w Danii. To się nazywa Duńska Riviera. Mam nadzieję, że się gdzieś... Kluczyki, gdzie się zatrzymamy i jeszcze wam opowiemy trochę o Duńskiej Rywierze, dlatego się nie rozłączajcie. Zostańcie do końca filmu, bo warto. W plecak jest w tym, w bagażniku. Chyba. Myślę, że to warto. Droga z Helsingoru do Kopenhagi to najbardziej ekskluzywna część Danii i jedno z najfajniejszych miejsc do życia na świecie. Droga ta nazywana jest po duńsku Słoneczną Autostradą i liczy około 40 km luksusowych rezydencji i najpiękniejszych bałtyckich plaż. Wjazdem do Kopenhagi znajduje się pomnik jednego z największych bohaterów Danii, właściwie całej Skandynawii. Knuta Rasmussena. Wcale nie był on wielkim wojownikiem ani powstańcem. Był badaczem Arktyki i etnografem. Urodził się pod koniec XIX wieku na Grenlandii i był półkrwi Eskimosem. W latach 1921-24 psim zaprzęgiem odbył najdłuższą w swoim życiu wyprawę, w czasie której przebył trasę z ziemi Baffina poprzez północną Kanadę do cieśniny Beringa.
Na jego cześć region północno-zachodniej Grenlandii nazwano Ziemią Knuta Rasmussena. Make it one, make it two, make it three times around. And the suffering, there is suffering.